Jurajskie opowieści. Odcinek 25. Nowy przyjaciel. Odzyskałem Ster. Tyle przygód i wspomnień. Nie pozwólmy mu uciec. Nowy przyjaciel. Złapiemy go. Dosyć wspomnień. Musimy pomóc maluchom znaleźć rodziców. Dzień dobry, mistrzu. Dzień dobry. Jak wcześnie wstałeś? Nie spałem zbyt dobrze. Myślałem o naszym wczorajszym spotkaniu. To się stało naprawdę? Tak, spójrz. Musisz przyłożyć Ster do torby. A złapiesz jej energię. Zobaczmy, co się stanie w przyszłości. Spójrz. Też jesteście dinozaurami. Gdzie się wybieracie? Mnie nikt nie odmawia. Przekonamy się. To ja. Byłem niezły. Obudź maluchy. Powinny to zobaczyć. Śpiochy, pobudka! Mistrz Sauro chce wam coś pokazać. Meteoryt? Coś ważniejszego. Znalazł moją mamusię? Niedokładnie, ale... Pobudka! O co chodzi? Śniadanie? Nigdy się nie zmienicie. Mówiłem wam, że Ster pomoże wam odnaleźć rodziców. Pamiętacie to? Bałałajka, prezent od Miszy. Oto, co się dzieje, kiedy przykładam ją do Steru. Teraz Ster jest napełniony energią. Dzięki wam wykonałam misję. To dla was. Naprawdę? To lepsze od telewizji. Telewizji? Jak ma nam pomóc oglądanie naszych wypraw? Dzięki Sterowi możecie nie tylko oglądać przyszłość, ale także udać się do konkretnych czasów. Jak? Jeśli przeniesiecie tę energię na czarny meteoryt, zabierze was do czasów Miszy. Czyli za pomocą tej rzeczy możesz kontrolować czas. Musicie tylko naładować go energią pochodzącą z tego czasu, do którego chcecie polecieć. Więc znajdźmy mamusię. To nie takie proste. Najpierw musimy wiedzieć, gdzie jest, aby naładować Ster odpowiednią energią. Co, jeśli użyjemy kawałka meteorytu? Dobry pomysł. Kiedy meteoryt ląduje, małe fragmenty rozpraszają się pod wpływem nacisku. Może znajdziemy fragment meteorytu, który porwał naszych rodziców. Jesteście gotowi wrócić do skały tyranozaura? Oczywiście. Meteoryty, które wylądowały w dniu zniknięcia waszych rodziców, gromadziły wysoki poziom promieniowania. Nie boimy się jakiegoś promienia. Promieniowania to niebezpieczna energia, która spowodowała dziwną mutację roślin. Dziwną? Nadal nad tym pracuję. Nasze rośliny stamtąd pochodzą. Nie możemy się teraz poddać. Wyruszamy do skały tyranozaura. Musicie być ostrożni. Pójdę z nimi. Znam wiele skrótów. Dziękujemy. W końcu jesteśmy przyjaciółmi.
Na co czekamy? Na śniadanie. Dlaczego się tak patrzycie? Jestem głodny. Słyszałem wyraźnie. Czekasz na bambusowe naleśniki. Dlaczego skróty są zawsze takie ponure i straszne? Spokojnie, wkrótce będziemy na miejscu. Mam nadzieję, że to nie był skorpion. To był mój ogon. Uważaj, jak chodzisz. To ty skradasz się po ciemku. Szedłem do skały Tyranozaura, gdzie mieszka mój wujek, ale zgubiłem się. Nic dziwnego, jest tak ciemno. Większość gekonów dobrze widzi w ciemnościach, ale od przebytej choroby mam problemy z oczami. Możesz iść z nami. Jesteście tacy mili. My, zwierzęta, musimy trzymać się razem. Mam na imię Jako. Jestem Saro, a to z tego ranu Bronto, Nunci i Nikus. Światło! Jesteśmy blisko skały. Udało się. Spójrzcie na te rośliny. Trudno będzie znaleźć odłamek meteorytu. I to niebezpieczne. Nie wystraszą mnie jakieś roślinki. Uważaj! Pomocy! Nie pozwolę ci zjeść mojego przyjaciela. Wypuść ich, potworze! Nie wiem, jak wam dziękować. Gdyby nie wy, stałbym się przekąską dla garści roślin. Gdzie z tego? Tam. Prawie zostałem zjedzony, a on śpi. Obudź się, śpiochu. Ma gorączkę. Kiepsko wygląda. Wygląda na chorego. Biedny z tego. Co teraz? Zabierzmy go do mistrza Sauro. Będzie wiedział, co... Co on robi? Chodzi we śnie. Wracaj. Nie budź go. Co teraz? Chodźmy za nim. Tu schowaliśmy się podczas deszczu meteorytu. Tu straciłem mamusię. Znalazł kawałek meteorytu. Nic ci nie jest? Chodziłeś we śnie. Gdzie jestem? Ten kawałek uderzył mnie tamtej nocy. Co masz na myśli? To stało się w noc, kiedy zniknęli nasi rodzice. Nie mogłem zasnąć, więc czekałem na rodziców przed jaskinią. Nie mogę spać. Mamusiu, tatusiu, gdzie jesteście? Odtąd wiedziałem wszystko o przyszłości. Dlatego zostałeś wszystko wiedzącym. Tego kawałka szukaliśmy. Zgadza się. Zanieśmy to mistrzowi. Najpierw pomóżmy Jako znaleźć wujka. Spójrzcie! Chodźmy stąd, szybko! Zjedz to! Dobra robota. Chodźmy! Jesteśmy uwięzieni. Już po nas. Zostaw go. Zmierz się z kimś swoich rozmiarów. Wujek Rico. Nie uda ci się nas zjeść. Macie pecha.
Co tu robisz? Słyszałem, że byłeś chory. Już jestem zdrowy, ale nadal słaby. Oni pomogli mi dojść. Dziękuję. Teraz zajmę się siostrzeńcem. Mogę coś dla was zrobić? Wiesz, jak możemy dotrzeć do Czerwonych Gór, mijając te rośliny? Musicie iść jaskinią. Poprowadzę was. Dobry pomysł, jeśli chcemy się zgubić. To nie było miłe. Dzisiaj nauczyliście się najważniejszego. Nigdy nie traćcie nadziei. To nie było łatwe. Przez Nikusa zabłądziliśmy 23 razy. Trochę się zmieszałem 19 razy. Ten meteoryt zabierze was do rodziców. Ster jest napełniony energią. Musicie go wziąć do meteorytu. Wiecie, co robić. Powodzenia. Zrób, jak nauczył cię mistrz. Trzymam skrzydła. Ostatni raz was odprowadzam. Będę za wami tęsknił. Nie wyjeżdżamy na zawsze. Wrócę do mamusi, ale zawsze będziemy przyjaciółmi. Wchodźcie, zanim wzejdzie słońce. I zanim zacznę płakać. Żegnajcie. Gdzie wylądowaliśmy tym razem? Nie wiem, ale tak tu spokojnie i brzydko pachnie. Przynajmniej nie ma żadnych dzikich zwierząt ani rozwścieczonych tłumów. Co zrobiłeś? Nic. Co to jest? Jesteśmy w pułapce. Te bańki są za mocne. Gdzie nas zabierają? Chcę do mamusi. Mam przeczucie, że ich znajdziemy. Ale w jakich warunkach? 12 lipca 2150 roku. Witamy w mieście Taurusa.